Najwyższa Izba Kontroli bardzo krytycznie oceniła efektywność leczenia udarów mózgu w województwie podlaskim. Ograniczony dostęp do specjalistycznego leczenia, wysoka śmiertelność, niedobory personelu, niespójny i nieskuteczny system leczenia. To główne podlaskie grzechy. W całym województwie są zaledwie 4 specjalistyczne oddziały udarowe, a to zbyt mało, by móc skutecznie leczyć. Na szczęście suwalski oddział udarowy w kontroli wypadł naprawdę dobrze. W mieście mamy zaledwie 16 łóżek przeznaczonych dla pacjentów ze zdiagnozowanym udarem mózgu. Potrzeby są natomiast znacząco większe. Najbliższe oddziały specjalizujące się w leczeniu udarów mózgu mamy w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce. Widoczny na mapie ełcki oddział udarowy już przestał istnieć, a najbliższa placówka jest w Olsztynie. W suwalskim szpitalu neurolodzy zabezpieczają zatem pacjentów z Suwalszczyzny, ale również z istotnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Kontrolerzy NIK wzięli pod lupę 50 losowo wybranych pacjentów leczonych w suwalskim oddziale w latach 2018-2020. Zgodnie z opublikowanymi w raporcie danymi, średnio w ciągu 40 minut każdy pacjent z objawami sugerującymi udar został przebadany tomografem. Według ustaleń zawartych w raporcie, w suwalskim oddziale udarowym sprawnie wdraża się tam, gdzie to możliwe, nowoczesne leczenie trombolityczne. To procedura medyczna polegająca na podawaniu pacjentowi leku rozpuszczającego skrzep, blokujący dopływ krwi do określonego obszaru mózgu. Efektywność tego leczenia jest bardzo wysoka, co oznacza, że szanse pacjenta na powrót do zdrowia rosną bardzo znacząco. Według opublikowanego raportu spośród 4 podlaskich oddziałów udarowych w Suwałkach stosuje się tę procedurę najsprawniej. Jednak nie u wszystkich pacjentów dotkniętych niedokrwiennym udarem mózgu ta procedura jest możliwa i nie zawsze zależy od sprawności działania medyków. Dość często zdarza się, że chory zbyt opieszale sięga po pomoc i zastosowanie leku udrożniającego naczynia może mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. Udar mózgu zabiera nie tylko sprawność, ale czasem i życie. W województwie podlaskim według danych NIK śmiertelność wśród chorych jest znacznie wyższa niż średnia krajowa. W dużej mierze wynika ona z istotnie ograniczonego dostępu do specjalistycznej pomocy medycznej. Ci, którzy w ręce specjalistów trafią na czas, mają ogromne szanse na powrót do sprawności, a nierzadko pełnej samodzielności. Spośród analizowanych 50 suwalskich pacjentów aż 96% poza leczeniem farmakologicznym poddanych zostało wczesnej rehabilitacji jeszcze w czasie pobytu w szpitalu. Około 70% po zakończeniu hospitalizacji zostało zakwalifikowanych i skierowanych do dalszej terapii. Jak podano w raporcie, z 50-osobowej analizowanej grupy zmarło zaledwie 4. To mniej niż 10%. Średnia wojewódzka, jak wynika z raportu, jest znacznie wyższa. Wynosi od 16 do ponad 20%.